Warsztaty terapii zajęciowej w Bolesławcu dla niepełnosprawnych to właściwie ich całe życie. 35 dorosłych, stałych uczestników przychodzi tu niemal każdego dnia, aby pracować, bawić się i przebywać w znajomym towarzystwie. Korzystają z 7 dobrze wyposażonych pracowni. Tu jest lepiej, bo tu coś robimy, a tak to w domu się nudzi, a tak tu jest lepiej i robimy coś. Czyli tutaj jest zero nudy. No, nie ma tutaj nudów. Tutaj nie ma nudów. Aniołki robimy, takie różne prace robimy. Atmosfera tutaj jest fajna z kolegami, koleżankami? Tak. Dyskoteki są. Czyli wszystko jest w porządku. Tak. Warsztaty terapii zajęciowej zakładało i prowadziło przez 10 lat Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej nieodpłatnie użycza miasto. Z kolei powiat przekazuje stowarzyszeniu rocznie ponad 500 tysięcy złotych z PFRON-u oraz 50 tysięcy złotych ze środków własnych na działania WTZ. W grudniu 2014 roku starosta napisał w piśmie do prezydenta miasta, że zarząd powiatu nie podpisze umowy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na kontynuację od 1 stycznia 2015 prowadzenia WTZ-ów. Powodu takiej decyzji nie podał. Powiat o prowadzeniu WTZ-ów rozmawiał z Caritasem. Przez 10 lat współpracy przychodzili tu do nas, mówili, że jest wszystko w porządku. Jakbyśmy jakieś urządzali uroczystości, jakieś zawody, przychodzili, medale, dyplomy wręczali i nic na temat złego prowadzenia tych warsztatów. Załamane Stowarzyszenie Rodziców sprawę nagłośniło. Wtedy zarząd powiatu umowę jednak przedłużył na 3 miesiące, do marca 2015. Zaczęły się też rozmowy, które mogły odbyć się dużo wcześniej. Stowarzyszenie prowadzące WTZ-y chce to robić nadal i wie, że będzie to robić bardzo dobrze. Już w nowej siedzibie WTZ przy ulicy Tysiąclecia, którą, jak zadeklarowało miasto, użyczy tylko Stowarzyszeniu Rodziców. Mamy od prezydenta umowę użyczenia budynku na 10 lat, mamy samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, kadrę mamy, doświadczenie mamy, no tu Caritas też ma doświadczenie, mówię, no myślę, że mamy więcej atutów, jesteśmy tu bardziej związani może z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Na styczniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni Józef Król i Maciej Małkowski złożyli interpelacje dotyczące niejasnej sytuacji między powiatem a stowarzyszeniem prowadzącym WTZ-y. O interwencję prosiło stowarzyszenie. Wszystko wskazywało na to, że rodzice ze stowarzyszenia stracą te warsztaty. Gdyby nie nagłośnienie tej sprawy, po prostu można powiedzieć, że od nowego roku stowarzyszenie byłoby pozbawione tych warsztatów, a zadanie byłoby przekazane komu innemu. My się temu sprzeciwiamy, uważamy, że warsztaty są prowadzone bardzo dobrze. Mam trochę takie mieszane uczucia, bo pan starosta to wyjaśnił, dając jakąś nadzieję, myślę, stowarzyszeniu i nam, że sprawa jest jeszcze otwarta, bo ta umowa została podpisana na 3 miesiące tylko, że nadal będzie jeszcze rozmawiał i z Caritasem, i ze stowarzyszeniem. No ja mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i jasna decyzja prezydenta, że on nie przekaże tego lokalu do Caritasu. A starosta zapewniał, że rozmowy trwają i sprawa nie jest zamknięta. Uwaga, w tej chwili idzie pismo do stowarzyszenia i do Caritasu. Po pierwsze, czy macie pomieszczenia? Po drugie, czy deklarujecie i jakie formy dodatkowego wsparcia dla uczestników? Dostajemy te dwie oferty, dokonamy ich analizy i podejmiemy decyzję. I nie będziemy czekać do końca marca. Chciałbym, żebyśmy to zrobili do połowy lutego. Caritas budynku od miasta nie dostanie. Jeśli będzie miał mimo wszystko inne pomieszczenia w swojej ofercie, z gry nie wypada. Ale postawiłem też, czy zarząd postawił jeszcze jeden warunek. Chcielibyśmy, żeby oprócz pieniędzy, które przekażemy na prowadzenie WTZ-ów każdego roku, a to jest 90% pieniędzy z PFRON-u i 10% z powiatu, ta instytucja, która prowadzić będzie WTZ-y, podjęła starania o pozyskanie dodatkowych pieniędzy, bo chodzi o to, żeby te osoby, uczestnicy WTZ-u, dostali dodatkową ofertę zajęć. Stowarzyszenie deklaruje, że takie formy wsparcia są i będą kolejne. My przez 10 lat obwieźli ich po całej Polsce, byliśmy w Niemczech, byliśmy w Czechach, zwiedzili Kraków, Góry Świętokrzyskie, na Ukrainie nawet byli nasi uczestnicy.
chodzili na basen. Warsztaty w chwili obecnej działają jak działały, a rodzice, wychowawcy i zarząd stowarzyszenia starają się, aby dość nerwowej atmosfery w żaden sposób nie odczuli podopieczni, bo to oni są najważniejsi. No czekamy i mamy nadzieję, że decyzję podejmie jakąś tam starosta. Pozytywną dla nas. My czekamy cały czas na umowę. Starosta nam powiedział, że w połowie lutego, do końca lutego będziemy wiedzieli, czy my prowadzimy warsztaty, czy nie. Myślę jednak, że to będziemy jednak my jako stowarzyszenie prowadzić warsztaty. Są dobrej myśli i mają nadzieję. Do sprawy powrócimy.